Wizytę w Mińsku rozpoczynamy na centralnym i największym placu miasta, Placu Niepodległości. Dom rządu wzniesiony w latach 1930-1934. Obecnie ma w nim siedzibę Parlament Republiki Białoruskiej. Przed gmachem stoi pomnik Lenina. Budynek Uniwersytetu Pedagogicznego, a na nim godło Mińska, w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Po prawej stronie gmach Poczty Głównej. Budynki Uniwersytetu. Kościół świętego Szymona i świętej Heleny, zwany Czerwonym Kościołem. Obok kościoła jest monument dedykowany wszystkim ofiarom nuklearnych katastrof z kopią dzwonu, który przetrwał wybuch bomby atomowej w Nagasaki. Czerwony Kościół został wybudowany w latach 1905-1910 w stylu neoromańskim. Kościół został ufundowany przez Edwarda Wojniułowicza na pamiątkę zmarłych przedwcześnie jego dzieci Heleny i Szymona. Przed główną fasadą kościoła rzeźba Święty Michał Archanioł zwyciężający zło. Mury kościoła wzniesiono z cegły sprowadzonej spod Częstochowy, marmury do wystroju wnętrza sprowadzono spod Kielc, a dachy pokryto dachówką z Włocławka. Edward Wojniułowicz zmarł w Bydgoszczy. W 2006 roku jego szczątki ekshumowano i pochowano przy murze Czerwonego Kościoła. Msze w kościele są odprawiane w językach białoruskim, polskim, litewskim i łacińskim. Kopia całunu turyńskiego. Metalowe bociany na Placu Niepodległości. Za kilka dni w Mińsku rozpoczną się drugie Igrzyska Europejskie. Pod Placem Niepodległości znajduje się trzykondygnacyjne centrum handlowe Stolica. Mińsk, podobnie jak Warszawa, był miastem niemal całkowicie zniszczonym i został zupełnie na nowo odbudowany. Wielki most łączy nabrzeże ze sztuczną wysepką w rozlewisku rzeki Świsłoczy, która nazywa się Wyspą Męstwa i Smutku, a potocznie Wyspą Łez. Wysoki budynek to hotel Białoruś po drugiej stronie rzeki i zabudowa mieszkaniowa. Mińsk liczy około 2 milionów mieszkańców. Kaplica na wyspie Łez to pomnik poświęcony żołnierzom białoruskim poległym w Afganistanie. Na wyspie jest też płaczący anioł. Wyspa Męstwa i Smutku sąsiaduje z mińską Starówką. To kamieniczki przy Troickim Przedmieściu. Po raz pierwszy o Mińsku wzmiankowano w 1067 roku, a prawa miejskie otrzymał w 1499 roku od króla Aleksandra Jagiellończyka. Budynek zwany Diamentem. Mieści się tu Biblioteka Narodowa. Jesteśmy na mińskiej Starówce. To barokowy, rzymskokatolicki kościół katedralny Najświętszej Marii Panny.
neoklasycystyczny ratusz zrekonstruowany w 2004 roku. Obok ratusza symboliczny pomnik gospodarza miasta. Pierwszy ratusz w tym miejscu istniał już w 1582 roku za panowania Stefana Batorego. Zrekonstruowana w 2011 roku grekokatolicka cerkiew Świętego Ducha, obecnie jest tu Filharmonia Dziecięca. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że cała mińska starówka jest jedną wielką rekonstrukcją. Klasztor Bernardynów i barokowy kościół Świętego Józefa. Royal Plaza, jeden z najwyższych budynków w Mińsku. Prawosławna katedra Ducha Świętego. Seminarium duchowne przy katedrze. Wizyta na starówce kończy nasz pobyt w Mińsku.